nagrywamy backstage. Backstage. Każdy, kto ma mądrą głowę. Pierwszego dnia kręciliśmy teledysk właśnie u nas w Dobrzycy. Dzisiaj, czyli drugi dzień, kręcimy w Pleszewie i w poniedziałek to będzie taki trzeci dzień i będziemy kręcić w Gołuchowie. Wczoraj przyjechało do nas TVP3 i nagrywali z nami taki krótki wywiad. Wybrali chyba 4 osoby i zadawali pytania, jakie są numery alarmowe, czy ciężko pracuje się na planie, co robiliśmy i było naprawdę super. Potem jeszcze wszyscy tak się cieszyli bardzo, bo mieliśmy sceny, jak na przykład z drona, z lotu ptaka mieliśmy robione jakieś zdjęcia, gdy bawiliśmy się liczbami z kartonu. Naprawdę było fajnie. Mi się najbardziej podobało, jak chłopacy lali wodą. Julka podeszła i coś się psuło. Mi się najbardziej podobało, jak byłam w karetce i badałam wielkiego misia i to był miś Puchatek. Wspólnie tu z rzecznikiem prasowym, który jest autorem tekstu do piosenki, realizujemy wideoklip, który ma przypomnieć, nauczyć dzieci, jak właściwie posługiwać się numerami alarmowymi. To jest bardzo potrzebne, bo dzieci, które na przykład nie znają numerów alarmowych, dzięki tej piosence będą mogły je właśnie poznać. Najfajniejsze jest, gdy mamy takie jakby krótkie przerwy i włączamy sobie zawsze Gangnam Style albo inne piosenki i tańczymy. Konnichiwa! Najpierw to był wierszyk, który został napisany dla programu Bądźmy Bezpieczni. Później ktoś padł na pomysł, że fajnie by było zrobić z tego piosenkę, powstał refren, jedna, druga, trzecia wersja, teraz właśnie już tą trzecią jakby kręcimy i będziemy promować naszym teledyskiem. Mamy tu pyszne ciastka, krówki i jedzenie. Kręcamy siłownię w Pleszewie, jest świetna! Ja bym chciała być najbardziej strażakiem. Ja bym chciała być policjantem i wlepiać komuś mandaty. Najbardziej chciałabym być lekarzem i pomagać innym. Ja bym chciała też być lekarzem i bym mogła wtedy uratować komuś życie. Numer na straż pożarną to 998. Numer na pogotowie to 999. Numer do policji to jest 997. Numer taki ogólny to 112. Każdy, kto ma mądrą głowę,
Ja chciałam tylko powiedzieć, że po prostu jest super i tyle.